Stefan Żeromski: Ludzie bezdomni. Czyta Michał Białecki. Wenus z Milo Tomasz Judym wracał przez Chanzelizę z lasku Bulońskiego, dokąd jeździł ze swej dzielnicy koleją obwodową. Szedł wolno, noga za nogą, wyczuwając coraz większy wskutek upału ciężar własnej marynarki i kapelusza. Istny potop blasku słonecznego zalewał przestwór. Nad odległym widokiem gmachów, rzucających się w oczy od łuku triumfalnego, wisiał różowy pyłek, który już począł wżerać się, niberdza nawet w śliczne, jednozielone liście wiosenne, nawet w kwiatuszki pałowni. Z wszystkich, zdawało się, stron płynął zapach akacji. Na żwirze, dokoła pniów, pod budynkami w rynsztokach. Leżały jej białe kwiatki z ośrodkiem czerwonawym, jakby skrwawionym od ukłucia śmierci. Pył bezlitosny zasypywał je niepostrzeżenie. Zbliżała się godzina spaceru wielkiego świata, i pola drgać zaczynało od ruchu karet. Na drewnianym bruku dudnił jednostajny łoskot, jakby oddalona mowa wielkiej fabryki. Przebiegały piękne, lśniące rumaki, migotała ich uprząż, pudła sprychy lekkich pojazdów, i mknęły, mknęły, mknęły bez ustanku wiosenne stroje kobiece o barwach czystych, rozmaitych i sprawiających rozkoszne wrażenie, jakby natury dziewiczej. Kiedy niekiedy wynurzała się z powodzi osób jadących twarz subtelna, wydelikacona, tak nie do uwierzenia piękna, że widok jej był pieszczotą dla wzroku i nerwów. Wyrywał z piersi tęskne westchnienie jak za szczęściem i ginął, unosząc je w mgnieniu oka ze sobą. Judym znalazł pod osłoną kasztanów brzeg wolnej ławy i z wielką satysfakcją usiadł tam w sąsiedztwie starej i wąsatej nianki dwojga dzieci. Zdjął kapelusz i wlepiwszy wzrok w rzekę pojazdów, walącą środkiem ulicy, zwolna wystygał. Na chodnikach przybywało coraz więcej osób ubranych wykwintnie, lśniących cylindrów, jasnych paltotów i staników. W pewnej chwili stare babsko z chytrymi oczami wprowadziło między strojny tłum młode koźlątko z sierścią jak śnieg bielutką. Stado dzieci postępowało za koziołkiem, uwielbiając go gestami, oczyma i tysiącem okrzyków. Kiedy indziej wielki obdartus czerwony na gębie przeleciał jak fiksat, wywrzaskując głosem ochrypłym rezultat ostatniego biegu koni. I znowu spokojnie, równo uroczo płynęła rzeka ludzka na chodnikach, a środkiem rwał jej nurt bystry, uwieńczony pianą tkanin przecudnych, lekkich. W oddali niebieskawo-zielonych Każdy rozpuszczony liść rzucał na biały żwir Z okrągłych kamyków wyraźne odbicie swego kształtu Cienie te posuwały się zwolna jak mała wskazówka Po białej tarczy zegara Na ławkach było już pełno, a tymczasem cień Opuścił miejsce zajęte przez Judyma I ustąpił je roztapiającej kaskadzie słońca na ogół innego asylum nie było, więc doktor rad nie rad wstał i powlókł się dalej ku placowi zgody. Z niecierpliwością wyczekiwał, kiedy można będzie przemknąć się w skroś istnego odmentu karet, powozów dorożek, bicyklów i pieszych na zakręcie głównej fali pędzącej od bulwarów w stronę pól elizejskich. Wreszcie stanął pod obeliskiem i poszedł w głąb ogrodu de Tulerie. Tam było prawie pusto, tylko nad nudnymi sadzawkami bawiły się blade dzieci i w głównym szpalerze kilku mężczyzn rozebranych do koszuli grało w tenisa. Minąwszy ogród, Judym zwrócił się ku rzece z zamiarem wędrowania w cieniu murów na placyk przed kościołem Saint-Germain-l'Axeroua i ogarnięcia bez troski miejsca na imperialu. W owej chwili stało w jego myśli puste, kawalerskie mieszkanie aż na bulwar Voltaire, gdzie od roku nocował i mierziło go pustką swych ścian, banalnością sprzętów i nieprzezwyciężoną cudzoziemską nudą wiejącą z każdego kąta. Pracować mu się nie chciało, iść do kliniki za nic na świecie. Znalazł się na Quai de Louvre i z uczuciem błogości w karku i plecach zatrzymał pod cieniem pierwszego kasztana bulwaru. Ospałym wzrokiem mierzył brudną, prawie czarną wodę sekwany. Gdy tak sterczał na podobieństwo latarni, zapaliła się w nim myśl, jakby z zewnątrz wniesiona do wnętrza głowy. Dlaczegoż u licha nie miałbym pójść do tego Louvre'u? Skręcił na miejscu i wszedł na wielki dziedziniec w cieniach przytulonych do grubego muru, w które zanurzył się niby w głębie wody, dotarł do głównego wejścia i znalazł się w chłodnych salach pierwszego piętra. Dokoła stały odwieczne posągi bogów, jedne wielkości niezwykłej, inne naturalne, a wszystkie prawie z nosami i rękoma uszkodzonymi w sposób bezbożny. Judy nie zwracał uwagi na tych zdegradowanych władców świata. Czasami zatrzymywał się przed którym, ale przeważnie wówczas, gdy go uderzył jakiś zabawny despekt boskich kształtów. Nade wszystko interesowała go sprawa odpoczynku w doskonałym chłodzie i zdala od wrzawy ulicy Paryskiej. Szukał też nie tyle arcydzieł, ile ławki, na której bym mógł usiąść. Zdybał ją po długiej wędrówce z sali do sali w narożnym zetknięciu się dwu długich galerii przeznaczonym na schronienie dla Wenus z wyspy Melos. W zakątku, tworzącym jakby niewielką izbę oświetloną jednym oknem, stoi na niewysokim piedestale tor z białej Afrodyty. Sznur owinięty czerwonym pluszem nikomu do niej przystępu nie daje. Judem widział już był ten cenny posąg, ale nie zwracał nań uwagi, jak na wszelkie w ogóle dzieła sztuki. Teraz, zdobywszy w cieniu pod ścianą wygodną ławeczkę, ją dla zabicia czasu patrzeć w oblicze marmurowej piękności. Głowa jej zwrócona była w jego stronę i martwe oczy zdawały się patrzeć. Schylone czoło wynurzało się z mroku, jakby dla obaczenia czegoś Brwi się zsunęły. Judem przyglądał się jej nawzajem i wtedy dopiero ujrzał małą, niewidoczną fałdę między brwiami, która sprawia, że ta głowa, że ta bryła kamienna w istocie myśli. Z przenikliwą siłą spogląda w mrok dokoła leżący i rozdziera go jasnymi oczyma. Zatopiła je w skrytości życia i do czegoś w nim uśmiech swój obraca. Wytężywszy rozum nieograniczony i czysty, posiadła wiadomość o wszystkim. Zobaczyła wieczne dnie i prace na ziemi, noce i łzy, które w ich mroku płyną. Jeszcze z białego czoła bogini nie zdążyła odejść mądra o tym zaduma, a już wielka radość dziewicza pachnie z jej ust. Rozmażonych. W uśmiechu ich zamyka się wyraz uwielbienia dla miłości szczęśliwej dla uczestnictwa wolnego ducha i wolnego ciała w życiu bezgrzesznej przyrody. Dla ostrej potęgi zachwytu zmysłów, którego nie stępiły jeszcze ani praca, ani zgryzota siostry rodzone, siostry nieszczęsne. Uśmiech bogini pozdrawia nadchodzącego z daleka oto zakochała się w pięknym śmiertelniku Adonisie cudne marzenie pierwszej miłości rozkwitły w łonie jej jako kwiat siedmioramienny amarylisa barki jej wąskie wysmukłe okrągłe dźwignęły się do góry dziewicze łono drży od westchnienia Długi szereg wieków, który odtrącił jej ręce, który zrabował jej ciało od piersi i zorał prześliczne ramiona szczerbami, nie zdołał go zniweczyć. Stała tak w półmroku, wynurzająca się anodiomene, niebiańska, która roznieca miłość. Obnażone jej włosy związane były w piękny węzeł krobylos, podłużna. Smagła twarz tchnęła nieopisanym urokiem. Gdy Judym wpatrywał się coraz uważniej w to czoło zamyślone, dopiero zrozumiał, że ma przed sobą wizerunek bogini. Była to Afrodite, ona sama, która się była poczęła z piany morskiej. I mimo woli przychodziła na myśl nieskromna legenda o przyczynie onej piany wód za sprawą Uranosa. A przecież nie była to Pandemos, nie była nawet żona Hefajstosa ani kochanka Anchizesa, tylko jasny i dobry symbol życia, córka nieba i dnia. Judym zatonął w myślach i nie zwracał uwagi na osoby, które się obok niego przesuwały. Było ich zresztą mało, ocknął się dopiero wówczas, gdy usłyszał w sąsiedniej sali kilka zdań, Wyrzeczonych po polsku. Zwrócił głowę z żywą niechęcią w stronę tego dźwięku, pewny, że zbliża się ktoś z kolonii, ktoś, co siędzie przy nim i zabierze na własność minuty rozmyślania o pięknej Wenus. Zdziwił się mile, zobaczywszy osoby pozaparyskie. Było ich cztery. Na szły dwie panienki, podlotki, z których starsza mogła mieć. Lat siedemnaście, a druga była o jakie dwa lata młodsza. Za nimi ciężko toczyła się dama niemałej wagi, wiekowa, z siwymi włosami i dużą, a jeszcze piękną twarzą. Obok tej matrony szła panna dwudziestokilkuletnia, ciemna brunetka z niebieskimi oczami, prześliczna i zgrabna. Wszystkie stanęły przed posągiem i w milczeniu go rozpatrywały. Słychać było tylko ciężkie, przytłumione sapanie starej damy. Szelest jedwabiu odzywający się za każdym ruchem podlotków i chrzęst kart Bedekera, które przewracała starsza panna. Wszystko to pięknie, moje serce, rzekła Matrona do ostatniej, ale ja muszę usiąść, ani kroku, zresztą warto popatrzeć na tę imość. Tak, jest tu nawet ławeczka. Judym wstał ze swego miejsca i wolno odszedł kilka kroków na bok, jak gdyby dla obejrzenia biustu z innej strony. Te panie spojrzały sobie w oczy z wyrazem pytania i przyciszyły rozmowę, tylko najstarsza z panien, zajęta bedekerem, nie widziała judyma. Otyła babcia energicznie usiadła na ławce, wyciągnęła nogi ile się dało, i na jakieś szepty młodych towarzyszek odpowiadała również szeptem właściwym starym paniom, który ma tę własność, że w razie potrzeby może zastąpić telefonowanie na pewną odległość. Aaaa! Polak, nie Polak, Francuz, nie Francuz, Hiszpan czy Turek, to mi jest wszystko jedno. Niech mu Bóg da zdrowie za to, że stąd wylazł. Nogi mi odjęło z kretesem, a teraz patrz jedna z drugą na tę, bo to przecie nie byle co. Już ją człowiek raz widział dawnymi czasy, jakoś mi się wtedy inna wydawała. A bo to pewno inna, rzekła młodsza z turystek. Nie myśl no o tym, czy inna, czy nie inna, tylko się przypatrz. Spytają później w salonie o taką rzecz, a ty ani B ani me. Druga panienka bez zachęty obserwowała Wenus w sposób zadziwiający. Była to śniada blondynka z twarzą o cerze mętnej, smagławej. Czoło miała dosyć wąskie, nosek prosty, wargi cienkie i zwarte. Nie można było określić, czy jest ładna, czy brzydka. Wywierała wrażenie śniącej czy rozmarzonej, bo powieki miała prawie przymknięte. Judyma zaciekawiła ta twarz, więc stanął i nieznacznie ją śledził. Patrzyła na marmurowe bóstwo od niechcenia, a jednak z takim wyrazem, jakby go się uczyła na pamięć, jakby jest pod oka wzrokiem chłonęła. Kiedy niekiedy wąskie i płaskie jej nozdrza rozszerzały się lekko od szybkiego westchnienia. W pewnej chwili judym zauważył, że powieki spuszczone z nabożeństwem i dziewiczą skromnością dźwignęły się ociężale i źrenice dotąd zakryte widzą nie tylko Wenus, ale i jego samego. Zanim wszakże zdążył zobaczyć barwę tych oczu, już się skryły pod rzęsami. Tymczasem najstarsza z panien odczytała cały rozdział z historii posągu i zbliżyła się do pluszowego sznura. Oparwszy na nim ręce, zaczęła przyglądać się rzeźbie z ciekawością, entuzjazmem i oddaniem się, właściwym tylko niewiastom. Można by powiedzieć, że w owej chwili przystępowała do zobaczenia Wenus z Milo. Oczy jej nie były w stanie nic prócz posągu zauważyć. Pragnęły i usiłowały zliczyć wszystkie piękności, wszystkie cechy dłuta skopasa, o których mówił Bedeker, spamiętać je i ułożyć w głowie systematycznie, jak czystą bieliznę w kufrze podróżnym. Były to oczy szare aż do naiwności. Zarówno jak cała twarz, odzwierciedlały subtelne cienie myśli przechodzących, oddawały niby wierne echo każdy dźwięk duszy i wszystko mówiły bez względu na to, czy kto widzi lub nie, ich wyraz. Judym po kilkuminutowej obserwacji tej twarzy nabrał przekonania, że gdyby piękna panna pragnęła szczerze zataić otrzymane wrażenie, mowa oczu natychmiast je wyda. Stał w cieniu i przyglądał się grze uczuć przesuwających się po jasnej twarzy. Oto małowiedząca ciekawość. Oto pierwszy promyczek wrażenia sunie się po brwiach, przeciska rzęsy i zmierza ku wargom, ażeby je zgiąć do miłego uśmiechu. Te same uczucia, które Judem przed chwilą miał w sobie, widział teraz na licach nieznajomej. Sprawiało mu to szczerą przyjemność. Radby był, zapytał, czy się nie myli i usłyszał z pięknych ust wynurzenie wrażeń. Nigdy jeszcze w życiu nie doświadczył takiej chęci rozmawiania o sztuce i słuchania z pilnością, co sądzi o ulatujących wrażeniach drugi człowiek. Tymczasem ów drugi człowiek, zajęty statuą na śledztwo ani na badacza, żadnej uwagi nie zwracał. Pamiętam... Rzekła dama w wieku. Inną grupę z marmuru. Była to jakaś scena mitologiczna. Geniusz czy amorek ze skrzydłami całuje śliczne dziewczątko. Jest to może cokolwiek niewłaściwe dla was, moje sroki, ale tak piękne, tak urocze, tak agrebl, tak sensible. Najstarsza z panien podniosła głowę i wysłuchawszy całego zdania z uwagą, rzekła, przerzucając kartki. Coś tu zauważyłam. Lamour et psyché. Antoine Canova. Czy to nie to? A może i psyche, tylko że waham się, czy wam to pokazać, dodała ciszej. W Paryżu jesteśmy teraz. W Paryżu musimy umoczyć wargi w pucharze rozpusty, szepnęła brunetka do starej damy w sekrecie przed młodszymi towarzyszkami. A co mnie tam ty obchodzisz? Ty sobie oczy wypatruj na wszelkie amory malowane i rzeźbione, ale te oto... Babcia myśli, że my rozumiemy cokolwiek, rzekła z przepyszną miną najmłodsza. Nie wiem tylko, po co tyle czasu tracić na oglądanie tych rozmaitych korytarzy z obrazami, kiedy na ulicach jest tak bosko, taki Paryż. Ależ Wando, jęknęła brunetka. No, pani to rozumie, a ja zupełnie nic. Co w tym jest ciekawego? Wszelkie te muzea i zbiory zawsze mają w sobie coś strupiarni, tylko że są jeszcze nudniejsze. Na przykład kliny, jakieś doły, pieczary, kawałki odrapanych murów, cegły, nogi, ręce, gnaty. Cóż, ty mówisz. No więc nie. Weźmy karnawaly. – Piszczele, paskudne, zakurzone truposze, stare rupiecie spod kościołów. W dodatku trzeba koło tego chodzić z miną uroczystą, nadętą obok każdej rzeczy stać kwadrans, udając, że się patrzy. Albo i tutaj: obrazy, obrazy i obrazy bez końca. No i te figury. Moje dziecko. Wtrąciła się babka. Są to arcydzieła, że tak powiem. Wiem, wiem, arcydzieła, ale przecież wszystkie obrazy są do siebie podobne jak dwie krople wody. Wylakierowane drzewa i gołe panny z takimi tutaj. Wando! krzyknęły wszystkie trzy towarzyszki z przestrachem, oglądając się dokoła. Judym nie wiedział, co czynić ze swoją osobą. Rozumiał, że Należałoby wyjść, aby nie słuchać mowy osób, które nie wiedzą, że jest Polakiem Ale żal mu było Czuł w sobie nie tylko chęć, ale nawet odwagę wmieszania się do tej rozmowy Stał bezradnie, wytrzeszczonymi oczyma, patrząc przed siebie No to chodźmy do tego Amora i Psyche Rzekła stara dama, dźwigając się z ławeczki Tylko gdzie to jest? Wbij zęby w ścianę Niech babcia nie zapomina, że dzisiaj jeszcze raz miałyśmy być w tamtym prawdziwym lówrze. Cicho mi bądź. Czekajcie-no, gdzież jest ów Kanowa? Pamiętam, byliśmy tam z Januarem, szło się jakoś zaraz. Jeżeli panie pozwolą, to wskażę im najbliższą drogę do Amora, to jest Antoniego Kanowy, rzekł doktor Tomasz. Zdejmując kapelusz i zbliżając się wśród ukłonów. Na dźwięk mowy polskiej w jego ustach, wszystkie trzy dziewice odruchowo zbliżyły się do starej damy, jakby się przed zbójcą chroniły pod jej skrzydła. A odezwała się babka, wznosząc głowę i mierząc młodego człowieka okiem dość niechętnym Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie darują, że gdy się słyszy w Paryżu, tak rzeczywiście bardzo, bardzo rzadko, plódł Judym, tracąc pewność nóg i języka. Pan stale w Paryżu? spytała ostro. Tak, mieszkam tu od roku, więcej niż od roku, bo jakieś 15 miesięcy. Nazywam się Judym. Jako lekarz studiuję tutaj pewne to jest właściwie. Więc mówi pan, że jako lekarz tak jest, mówił doktor Tomasz oburącz, chwytając się wątka rozmowy, pomimo że wyciągała na wierzch kwestie tyczące się jego osoby, których nie znosił. – Skończyłem medycynę w Warszawie, a obecnie pracuję tutaj w klinikach i w dziedzinie chirurgii. – Miło mi poznać pana doktora – cedziła dama dość ozięble. – My wojażujemy, jak pan widzi, we czwórkę, z kąta w kąt. – Nie Wacka, to moje dwie wnuczki sieroty orszeńskie – a ta ich i moja najmilsza przyjaciółka, panna Joanna Podborska. Judym kłaniał się jeszcze z wrodzonym plątaniem się nóg, gdy pani Niewacka rzekła z akcentem żywego interesu w tonie mowy. Znałam, tak, nie mylę się, kogoś tego nazwiska, pana Judyma czy pannę Judymównę na Wołyniu bodaj. Zdaje się, że to... – Tak, na Wołyniu. A, a pan z jakich okolic? Doktor Tomasz radby był udać, że nie słyszy tego pytania. Gdy jednak pani Niewacka zwróciła ku niemu wejrzenie, mówił – Ja pochodzę z Warszawy, z samej Warszawy i z bardzo byle jakich judymów. – Dlaczegoż to? – Ojciec mój był szewcem, a w dodatku lichym szewcem, na ciepłej ulicy, na ciepłej ulicy. Powtórzył z kłującą satysfakcją. Uniknął wreszcie chwiejnego gruntu i grzecznych delikatności, w czym nie był mocny i czego się w przesadny sposób obawiał. Panie umilkły i posuwały się zwolna, równolegle szeleszcząc sukniami. – Bardzo się cieszę, bardzo – mówiła spokojnie pani Niewacka, że miałam sposobność zawarcia tak miłej znajomości – więc pan zbadał tutaj wszelkie dzieła sztuki, zapewne mieszkając stale w Paryżu. Jesteśmy bardzo zobowiązane. Amor i psyche będzie chyba w innym gmachu, rzekła panna Podborska. Tak, w innym. Wyjdziemy na dziedziniec. Gdy tam stanęli, pani niewacka zwróciła się do judyma i z imitacją uprzejmości rzekła. Tak ostro pan wymienił zatrudnienie swego ojca, że czuję się prawdziwie upokorzoną. Zechce mi pan wierzyć, że nie miałam intencji pytania o jakieś tam koligacje, sprawić mu przykrości, po prostu m, nauk starej baby, która długo żyła i dużo ludzi na świecie widziała. Miło jest to prawda, zetknąć się z człowiekiem, którego osoba mówi o dawnych rzeczach, ludziach, stosunkach, ale o ileż przyjemniej, o ileż przyjemniej. – Ojciec pana, ten y, szewcy, robił damskie obuwie czy męskie kamasze? – zapytała, przymrużając oczy młodsza z panien orszeńskich. – Trzewiki, głównie trzewiki w dość odległych y, jedna od y, drugiej chwilach przytomności. Najczęściej bowiem robił popijanemu awantury, gdzie się dało. No to już zupełnie w głowie mi się nie mieści. Jakim cudem pan został lekarzem i, i do tego w Paryżu. Panna Podborska cisnęła na mówiącą spojrzenie pełne rozpaczliwego wstydu. W tym co nam pan o sobie wyznał, rzekła stara jej mość. Widzę dużo, dużo odwagi doprawdy, że po raz pierwszy zdarzyło mi się słyszeć taką mowę. Proszę pana, doktora, jestem stara i różnych ludzi widziałam. Ile razy zdarzyło mi się obcować z indywiduami nienależącymi do towarzystwa z osobami, jednym słowem, z ludźmi pochodzącymi ze stanów zwanych słusznie czy niesłusznie, w to nie wchodzę gminem to zawsze ci panowie usiłowali starannie ominąć kwestie swego rodowodu. Znałam co prawda i takich, mówiła jakby z pewnym zadumaniem, którzy w jakimś okresie życia, zwykle w młodości przyznawali się z emfazą do swego stanu kmiecego czy tam do czegoś. A później nie tylko, że ta ich demokratycznie hełpliwa prawdomówność szła sobie na bory, na lasy, ale prócz tego miejsce jej zajmowało jakieś Herby przylepione do drzwiczek karety, jeśli ją fortuna postawiła przed drzwiami mieszkania. Judym uśmiechnął się szyderczo, kilka kroków szedł w milczeniu, a później zwrócił się do panny Podborskiej z pytaniem: Jakież wrażenie zrobiła na pani Wenus z Milo? Wenus, rzekła brunetka, jakby ją to pytanie zbudziło ze snu przykrego jej oblał rumieniec, wnet znikł i skupił się w prześlicznych ustach, które nieznacznie drgały. Ma caluteńkie plecy poszarpane, jakby ją kto przez cztery dni z rzędu prał ekonomskim batem, rzekła kategorycznie panna Wanda. Prześliczna. Półgłosem wymówiła panna Natalia, zwracając w stronę Judyma swe matowe oczy. Drugi raz doktor miał możność spojrzeć w te oczy i znowu krótko gościło we wszystkich władzach jego duszy nieuchwytne zatrwożenie. We wzroku tej dziewczyny było coś jakby zimny, niepołyskujący blask księżyca, kiedy nad cenną ziemią tarcza jego we mgłach się kryje. Panna Podborska. Ożywiła się i zaraz twarz jej ukazała wewnętrzne wzruszenie. Jakaż ona piękna, jakaż prawdziwa! Gdybym w Paryżu mieszkała, przychodziłabym do niej, no milion, nie milion, ale co tydzień, żeby się napatrzeć. Grecy w ogóle stworzyli świat bogów tak cudowny. Goethe! Usłyszawszy wyraz Goethe. Judym doznał niesmaku. Czytał bowiem z tego poety coś, a nadto niegdyś. Los zdarzył, że stara dama zatrzymała się w przedsionku prowadzącym do sali Amora i Psyche. I niemym znakiem w dużych, bladych oczach pytała Judyma o drogę. Kiedy się znaleziono w obliczu wygłaskanej grupy owego malowidła w białym marmurze, Wszyscy umilkli. Judym ze smutkiem myślał, że właściwie rola jego już się skończyła. Czuł, że wyrwawszy się z wiadomością o papie z ciepłej, nie może towarzyszyć tym paniom i szukać ich znajomości. Znowu w umyśle jego przesunął się pokój na Wolterze i stara wstrętna żona konsierża ze swymi wiekuistymi pytaniami bez sensu. W chwili, kiedy najbardziej nie wiedział, co czynić i nie był pewny, w jaki sposób wypada się rozstać, pani Niewacka, jakby zgadując o czym myśli, rzekła, wybieramy się do Wersalu, chciałybyśmy zobaczyć okolice, być po drodze w Sevre, w Saint-Cloud, te wartogłowy pędziłyby z miejsca na miejsce dzień i noc, a ja formalnie upadam. Czy jeździłeś pan do Wersalu? Jak wygodniej? Koleją piszą tu o jakimś tramwaju pneumatycznym, czy to co lepszego niż pociąg? W Wersalu byłem dwa razy tym właśnie tramwajem, który wydał mi się bardzo dogodny. Idzie wprawdzie wolno, pewnie dwa razy wolniej niż wagon kolejowy, ale za to daje możliwość obserwowania okolicy i sekwany. A więc jedziemy tramwajem, zawyrykowała panna Wanda. O którejże godzinie wychodzi stąd ten czupirak? Nie pamiętam, proszę pani, ale to tak łatwo się dowiedzieć. Stacja główna mieści się tuż obok luwru. Jeżeli panie pozwolą. O, czyliż śmiałybyśmy pana trudzić, ale dowie się pan, co to szkodzi, moja babciu. Pan tutejszy Paryżanin, deklamowała panna Wanda odrobinę, parodiując ton mowy judyma. Tomasz, kłaniając się, odszedł i zadowolony, jakby mu się przytrafiło coś niesłychanie pomyślnego, biegł pędem ku stacji tramwajowej na Quai de Louvre. W mgnieniu oka wyszukał konduktora, wbił sobie w głowę wszystkie godziny oraz minuty i wracał, prostując się co chwila, poprawiając krawat. Kiedy zawiadamiał te panie o terminie odjazdu i udzielał im wskazówek, jak się skierować w Wersalu, panna Wanda wypaliła. A więc jedziemy do Wersalu, bagatelka, do samego Wersalu, jedziemy tramwajem jakimś tam, a pan z nami. Zanim Judym zdołał zebrać myśli, dodała: Już babcia orzekła, że Melgretu e, może pan jechać. Wanda! Z rozpaczą prawie zgrzytnęła pani niewacka, rumieniąc się jak dziewczątko. Po chwili zwróciła się do Judyma i usiłowała wywołać przyjazny uśmiech na drżące jeszcze wargi. Widzi pan, co to za diabeł czubaty, choć już dopomina się o długą suknię. Czy istotnie pozwoliłyby panie towarzyszyć sobie do Wersalu? Nie śmiałabym prosić pana, bo to może przerwie zajęcia, ale byłoby nam bardzo przyjemnie. Bynajmniej byłbym wielce szczęśliwy tak dawno, bąkał Judym. Panie? O dziesiątej rzekła do niego panna Wanda z palcem wzniesionym do góry i wykonywując oczami cały szereg plastycznych znaków porozumienia. Doktor już lubił tę dziewczynę zupełnie jak dobrego koleżkę, z którym można paplać bez miary o wszystkich rzeczach i niektórych innych. Trzy osoby, starsze od panny Wandy, zachowywały niezgrabne milczenie. Judym czuł, że wtargnął do towarzystwa tych pań. Rozumiał swą niższość społeczną i to, że jest w tej samej chwili szewskim synem tudzież aspirantem do towarzystwa. Odróżniał w sobie te obydwie substancje i do krwi gryzł dolną wargę. Po obejrzeniu medalionów Dawida de z których kilka wniosło do serc obecnych coś jak gdyby modlitwę. Wycofano się z muzeum na dziedziniec, a stamtąd na ulicę. Stara pani przywołała fiakra i oświadczyła swoim pannom, że jadą do sklepów. Judym pożegnał je z elegancją, której w tym właśnie momencie pierwszy raz w życiu zauważył, i oddalił się. Na piętrze omnibusu dążącego w stronę Vincennes wpadł w głębokie i misterne rozmyślania. Było to w jego życiu zdarzenie kapitalne, coś w rodzaju otrzymania patentu albo fabrykacji pierwszej samoistnej recepty. Nigdy jeszcze nie zbliżał się do takich kobiet. Miał je tylko nieraz na ulicy, widywał czasem w powozach i marzył o nich z nieugaszoną tęsknotą w skrytości ducha, do której nie ma przystępu myśl kontrolująca. Jakże często, będąc uczniem i studentem, zazdrościł lokajom ich prawa przypatrywania się tym istotom cielesnym, a przecież tak podobnym do cudnych kwiatów zamkniętych w czarownym ogrodzie. Zarazem przyszły mu na myśl jego kobiety, krewne, znajome, kochanki, każda mniej lub więcej podobna do mężczyzny z ruchów, z ordynarności, z instynktów. Myśl o tym była tak wstrętną, że przymknął oczy i z najgłębszą radością słuchał szelestu sukien, którego jeszcze uszy jego były pełne. Każdy bystry ruch nogi wysmukłych panien był jak drgnienie muzyczne, połyski ślicznych mantylek, rękawiczek, lekkich kres otaczających szyję rozniecały w nim jakieś. Szczególne, nie tyle namiętne, ile estetyczne wzruszenie. Nazajutrz wstał wcześniej niż zwykle i z wielkim krytycyzmem zbadał swą garderobę we wszelkich jej postaciach. Około dziewiątej wyszedł z domu, a że czasu było jeszcze aż nadto, postanowił iść piechotą. Przeciskając się wśród tłumu, rozmyślał o dyskursie, jakim bawić będzie te panie. Układał w myśli całe dialogi nad wyraz wdzięczny, a nawet flirtował w imaginacji, co aż do owej chwili poczytywał był za plugastwo. Przy stacji tramwajów było pusto. Judym zatrzymał się pod jednym z drzew i pełen niepokoju oczekiwał przybycia wczorajszych znajomych. Co chwila rozlegał się ryk statków nurzających się w falach sekwany, wrzał turkot omnibusów na mostach i przyległych ulicach. Po tamtej stronie rzeki wybiła gdzieś czystym dźwiękiem godzina dziesiąta. Judym słuchał tego głosu jakby uroczystego słowa zapewnienia, że piękne istoty nie przyjdą, że nie przyjdą dlatego mianowicie, że on ich oczekuje. On... Tomasz Judym. Tomek Judym z Ciepłej Ulicy. Stał tak, patrząc na szarą, ciężką wodę i szeptał do siebie: Ulica Ciepła, ulica ciepła. Było mu nad wszelki wyraz głupio, jakoś niesmacznie i gorzko. W dalekim krańcu przelotnego wspomnienia snuł się obraz brudnej kamienicy. Podniósł głowę i otrząsnął się. Obok niego przesuwali się ludzie wszelkiego typu, a między innymi wędrowny herold Entrasigenta, dźwigający na wysokim drągu treść ostatniego numeru tej gazety przyklejoną do poprzecznej deski. W owej chwili roznosiciel spuścił ogłoszenie na dół, wsparł się na jego kiju i gawędził ze znajomym Tytuł gazety skojarzył się w umyśle Judyma z przeróżnymi myślami, w których szeregu błąkało się uprzykrzone, niemiłe, bolesne prawie pojęcie ulica ciepła, ulica ciepła. W rodzinie swej o warunkach, w jakich żywot jej upływał, myślał w owej chwili niby o czymś niezmiernie obcym. Niby o typie pewnej familii małomieszczańskiej, która nędzną egzystencję swoją pędziła za panowania króla Jana Kazimierza. Te damy, które zobaczył dnia poprzedniego, stały się dlań tak szybko istotami bliskimi, siostrzanymi przez wykwintność swych ciał, sukien, ruchów i mowy. Żal mu było, że nie przychodzą, i prawie jednocześnie, na samą myśl, że mogą nie przyjść wcale. Jeżeli tak będzie, to dlatego, że z tych szewców wiedzie swój rodowód. Postanowił jechać do Wersalu, ukłonić się im z daleka i wyminąć. Cóż go mogą obchodzić jakieś panny z arystokracji czy tam z czego? Chciałby tylko zobaczyć raz jeszcze, przyjrzeć się, jak to to chodzi, jak patrzy na byle obraz ciekawymi oczami. Juścić, myślał, gapiąc się na wodę, juścić jestem ham, to nie ma co. Czyliż umiem się bawić, czym kiedy pomyślał o tym, jak należy się bawić. Grek połowę życia przepędzał na umiejętnej zabawie. Włoch średniowieczny udoskonalił sztukę próżnowania to samo takie kobiety. Ja bym się zabawił na wycieczce, ale z kim? Z kobietami mego stanu, z jakimiś, przypuszczam, pannami miastowymi, ze studentkami, z białogłowami, jednym słowem, co się nazywa, ale z tymi. To jest tak, jakby wiek dziewiętnasty, podczas kiedy ja żyję jeszcze za pradziadkami na początku osiemnastego. Nie posiadam sztuki rozmawiania, zupełnie jakby pisarz prowentowy chciał układać dialogi ala lukian, dlatego że umie pisać piórem. Nie bawiłbym się tylko, bym dbał, żeby nie zrobić czegoś z szewska. Może to i lepiej. Ach, jak to dziwnie, każda z tych bab tak jakoś żywo interesuje człowieka, każda nawet ta stara, to istota nowoczesna, wyobrazicielka tego, co tytułujemy kulturą. A ja cóż, ja szewczyna, nie powiedziałam, że doktorek będzie już na nas czekał, zawołała tuż za nim panna Wanda. Judym odwrócił się prędko i ujrzał przed sobą wszystkie cztery znajome. Twarze ich były wesołe. Wśród miłej rozmowy panie wdrapały się na Imperial. Judym z precyzją windował tam babcie. Gdy znalazły się tak wysoko, przed oczyma ich ukazała się ruchliwa toń sekwany. Pędziła między granitowymi brzegi, zdyszana, udręczona, jakby w ostatnim wysiłku robiła bokami. Nieczysta, zgęstniała, bura, prawie ciemna woda, w której chlupały parostatki, rycząc co chwila, sprawiała smutne wrażenie, jak niewolnica, której szczupłe ręce obracają ciężkie żarna. — Jaka mała, jaka wąska! — mówiła panna Joanna. — Pi, wygląda jak wnuczka Wisły. — Zupełna karykatura Izary! — rzekła panna Natalia. — To prawda, pan Nonetko. Pamięta pani Izarkę, Izunię, naszą jednozieloną, czystą jak łza. Unosiła się panna Wanda. — Ech, jak łza! — wtrącił Judym. — Co, nie wierzy pan, babciu? Ten pan formalnie wyznał, że nie wierzy w czystość Izary. — Rzeczywiście, jakaż to okropna woda! Mówiła wiekowa dama, usiłując zmazać co prędzej ostatnie słowa panny Wandy, które nie wiedzieć czemu wywoływały rumieniec jak przelotno błoczek na twarzy panny Netki. W chwili, kiedy judym zamierzał spełnić coś statystycznie uczonego o wodzie sekwany, tramwaj beknął przeciągle i wyginając swe wagony na zwrotnicach, niby członki długiego cielska, posunął się wzdłuż brzegu czarnej rzeki. Gałęzie kasztanów z długimi liśćmi kołysały się tuż obok twarzy jadących. Sadza i ostre pyły miejskie wżerały się już w jasną zieloność miękkich powierzchni i obłóczyły je zwolna jak gdyby śnieć rudawą. Dzień był chmurny. Co chwila przemykały się nad okolicą już te głębokie cienie obłoków, już popielate światło zasępionego przed południa. Ale nikt na to uwagi nie zwracał, gdyż przyciągały wszystkie domki z różowego kamienia na przedmiejskich ulicach. "Cóż to za kamienie? Co za kamienie, panie, panie?" nastawała panna Wanda. Zanim jednak zdążył zebrać myśli, już mu dała spokój, z uśmiechem zwracając głowę w przeciwną stronę. Nad ogrodami, które ze wzgórza zbiegały tam ku rzece, unosił się i wypełniał całe powietrze zapach róż upajający, rozkoszny. Gdzie niegdzie między drzewami widać było ogromne rabaty, przebijające się na zewnątrz zielonej zasłony płomieniem pąsowej i żółtej barwy. Judym obserwował twarze swych pań. Wszystkie, nie wyłączając staruszki, były jakby natchnione, Zwracały się mimo chęci w kierunku źródła prześlicznej woni i z przymkniętymi powiekami, z uśmiechem na wargach, wciągały ją nozdrzami. Szczególnie twarz panny Natalii przykuwała w owej chwili jego uwagę. Ta istota, pochłonięta przez zapach różany, zdawała się być niby jasnym motyl, dla którego ten kwiat został stworzony i który sam jeden ma do niego tajemnicze prawo. Z pomiędzy ogrodów wyzierały się tu i ówdzie szczerniałe mury i kominy fabryk, podobne do wstrętnego kadłuba i obmierzłych członków jakiegoś pasożyta, który z brudu się rodzi i nim żyje. Nad wodą i daleko wzdłuż brzegu wlokły się domy przedmieścia, biedne, ordynarne i małe. W pewnym miejscu Otworzył się przed wzrokiem jak czeluść skład węgla, roztrząsający na sąsiednie ściany drzwi i okna swój czarny oddech. Daleko w przestrzeni widać było przymglony las Meudon. Cóż pani się najbardziej podobało w Paryżu? rzekł judym do panny Natalii, która obok niego siedziała. Nie było to jedno z pytań przygotowanych jeszcze wczoraj, jak lekcja. W Paryżu? mówiła, rozciągając ten wyraz z uśmiechem na ślicznych wargach. Podoba mi się, to jest, sprawia mi przyjemność wszystko. Ruch, życie, jest to jak burza. Na przykład w okolicy Saint lazar Nie wiem, jak się ta ulica nazywa. Gdy się jedzie w powozie i gdy się widzi tych ludzi pędzących trotuarami, te fale, fale, hucząca powódź. Raz widziałam powódź okropną ustryja w górach. Woda nagle wezbrała. Wtedy chciało się wołać na nią wyżej, prędzej leć. Tu to samo. A pani zapytał judym pannę Wandę. Mnie to samo. Mówiła prędko, a oprócz tego louvre, tylko nie ten malowany, fe, wie pan, tamten. Teraz e, rozumie się, skieruje pan swoje pytanie do ciotki Joasi, chociaż od niej trzeba było zacząć, bo ona jest nauczycielką i kochaneczką. Widzi mość mała rzecz, a wstyd. Otóż ja panu powiem. Pannie Joasi podoba się primo rybak, sekundo myśl, trzecio Wenus, czwarto zresztą. Zresztą nam się wszystkim ogromnie podoba i rybak, i myśl babci, cóż to za myśl? To pan tego nawet nie wie, a wiecie co? Myśl wymalowana w nowym ratuszu, z zamkniętymi oczami, chuda, młoda, dla mnie osobiście wcale nie udana. Ach w ratuszu, w ratuszu, ach, teraz rybak, w galerii, jakiej to? Właśnie, ciekawi jesteśmy w jakiej. O to nam tylko chodzi w jakiej, wtrąciła babka. Zaraz myśli babunia, że takiego głupstwa, nie wiem, o, przeprasza się delikatnie szanowną publiczność zasekwaną w tym ogrodzie, gdzie to woda i te kaczki z czubami. Luksemburskim, szepnęła panna Natalia. W ogrodzie Luksemburskim zna pan rybaka, Pówidę, szawanysa, rzekła panna Podborska. Rybaka, nie przypominam sobie. Taki z pana znawca i paryżanin, drwiła panna Wanda, wydymając wargi ze wzgardą. Alboż to ja jestem znawca i paryżanin, ja jestem pospolity chirurg. Kiedy to mówił, ukazał mu się obraz, o którym była mowa. Widział go przed rokiem i uderzony niewypowiedzianą siłą tego arcydzieła, zachował je w pamięci. Z czasem, wszystko, co stanowi samo malowidło, szczególną rozwiewność barw, rysunek figur i pejzażu, prostotę środków i całą jakby fabułę utworu, przywaliły inne rzeczy i zostało tylko czujące widzenie o czymś nad wszelki wyraz bolesnym. Wspomnienie owo było jak mętne echo czyjejś krzywdy, jakiejś. Hańby bezprzykładnej, której nie byliśmy winni, a która przecie zdaje się wołać na nas z ziemi, dlatego tylko, że byliśmy jej świadkami. Panna Joanna, która rzuciła pytanie o rybaka, siedziała na końcu ławki za obydwiema panienkami i babcią. Czekając odpowiedzi, wychyliła się trochę i uważnie przyglądała Judymowi. Ten z konieczności patrząc w te oczy jasne. Prawdziwie jasne, podniecone ich wynurzeniem zachwytu, które zastępowało w zupełności tysiąc słów opisu płótna, półwidy, szawanesa, zaczął przypominać sobie nawet barwy, nawet pejzaż. Uniesienie tych oczu zdawało się przytaczać mu obraz, podpowiadać dawno zatarte wrażenie. Tak, pamiętał, chudy człowiek, a właściwie nie człowiek, lecz antropoid z przedmieścia w wielkiej stolicy, obrosły kłakami, w koszuli, która się na nim ze starości rozlazła, w portkach wiszących na spiczastych kościach bioder, stał znowu przed nim ze swą podrywką zanurzoną w wodę. Oczy jego spoczywają niby to na pałąkach trzymających siatkę, a jednak widzą każdego człowieka, który przechodzi. Nie szukają współczucia, którego nie ma. Ani się żalą, ani płaczą. Oto jest pożytek wasz ze wszystkich sił moich, z ducha mojego, mówią doły jego oczu zapadłych. Stoi tam ten wyobraziciel kultury świata, przerażający produkt ludzkości. Judem Przypomniał sobie nawet uczucie zdumienia, jakiego zdjęło, gdy słyszał i widział wrażenie innych osób przed tym obrazem. Skupiały się tam tłumy wielkich dam, strojnych i pachnących, dziewic, mężczyzn w miękkie szaty odzianych, i tłum ten wzdychał. Łzy ciche płynęły z oczu tych, którzy tam przyszli obarczeni łupami. Posłuszni rozkazowi nieśmiertelnej sztuki przez chwilę czuli, jak żyją i co stwarzają na ziemi. – Tak – rzekł Judym. – Prawda. Widziałem ten obraz Półwidy Szawanesa w Galerii Luksemburskiej. Panna Joanna cofnęła się za ramię pani Niewackiej. Doktor ujrzał tylko jej białe czoło otoczone ciemnymi włosami. Jak tam panna netka beczała, jak beczała, szepnęła Judymowi panna Wanda prawie do ucha. Zresztą my wszystkie, my nie samej leciały z oczu łzy takie ogromne jak groch z kapustą. Ja nie mam zwyczaju, uśmiechnęła się panna Natalia. Nie? spytał doktor, leniwie mierząc ją wzrokiem. Bardzo mi żal było tego człowieka, szczególnie tych jego dzieci, żony wszystko to takie chude, jakby wystrugane z patyków, podobne do suchych witek chrustu na pastwisku mówiła, rumiejąc się, a jednocześnie z uśmiechem przymykając oczy. Ten rybak zupełnie podobny jest do pana Jezusa ale to jak dwie krople wody niech babcia powie rybak. — A, tak, podobny, istotnie — mówiła stara pani, zajęta rozpatrywaniem krajobrazu. Tramwaj wjechał w ulicę miasteczka Sèvres i zatrzymał się przed piętrowym domem. Podróżni z imperialu mogli zajrzeć wprost do numerów Austerii. Nie był to widok dla panien. Pijany żołnierz w kepi na bakier obejmował w pół wstrętną dziewczynę i parata wychyliwszy się z okna robiła do jadących małpie miny. Na szczęście tramwaj puścił się w dalszą drogę. Ledwie wydostał się za ostatnie domy mieściny na pustą i smutną przestrzeń w szczerym polu ściemniło się raptem. Zerwał się ostry wiatr, las najbliższy oblukł się w jakąś szarą ciemność, i wkrótce gęsty, gruby deszcz sypnął jak ziarno. W wagonach powstała panika. Smugi deszczu wdzierały się pod daszek, tnąc z boku i zalewały ławki. Wszystkie panie zbliżyły się w gromadkę i w miejscu najbardziej zasłoniętym otuliły się sukniami, ile mogły. Judym, po rycersku, osłaniał je od deszczu swoją figurą. Gdy tak stał, plecami wsparty o poręcz, zauważył wysuniętą z głębi mnóstwa skupionych sukien czyjąś nóżkę. Stopa w płytkim, lakierowanym pantofelku na wysokim obcasie wspierała się o żelazny pręt balustrady, a wysmukła noga w czarnej, jedwabnej pończosze odsłonięta była daleko. Judem przemyśliwał, komu należy przypisać ten uroczy widok. Poczytywał go za wynik trafu i nieuwagi, to też lękał się wznieść oczy i tylko z cienia rzęs spełniał złodziejstwo z włamaniem się i premedytacją. Pociąg wszedł w olbrzymią aleję wersalską. Rozrosłe odwieczne drzewa zasłoniły nieco podróżnych od deszczu. Panie starały się jako tako otrząsnąć i wygładzić swe szaty. Śliczna nóżka nie znikała. Krople deszczu pryskały na błyszczącą skórę, strącając niby uderzeniami palców lekki pył z krótkiej przeszywy i ginęły w miękkim jedwabiu. Judym wiedział już teraz, czyja to własność. Podniósł oczy na twarz panny Natalii i uczuł, jak zatapiają się w nim zimne kły rozkoszy. Panienka miała jak zwykle oczy spuszczone. Czasami tylko jej brwi, dwie liniki nieznacznie zgięte, unosiły się nieco wyżej, niby dwie dźwignie ciągnące do góry uparte powieki. Na wargach, z których dolna była leciutko odchylona, stał uśmiech nieopisany, uśmiech pełen jadu i swawoli. Ach, tak! myślał judym przypatrując się tej twarzy szczególnej, Panna Natalia wyczuła wzrok jego. Barwa jej policzków przeszła w bladość, która zdawało się roztopiła w sobie uśmiech otaczający usta. Wówczas jeszcze bardziej modrymi stały się cienie dookoła zamkniętych oczu i ostrzejszą linię chrząstkowatego nosa. Tramwaj zajechał dość szybko na plac przed pałacem wersalskim i podróżni spiesznie opuścili jego obmokłą górną platformę. Doktor zdobył i utorował dla swych towarzyszek miejsce w małej budce stacyjnej, gdzie wbiło się tyle osób, że literalnie trudno było poruszyć ręką. Zdarzyło się, że doktor Tomasz stał za plecami panien Joanny i Natalii. Reszta pasażerów tramwaju, tocząc się do budyneczku w rejteradzie przed deszczem, wprost złożyła ciało ostatniej z tych panien na piersiach Judyma. Twarz jej znajdowała się tuż obok jego wąsów. Roztrzępione przez modę i deszcz, płowe włosy panny Natalii snuły się po jego twarzy, ustach, oczach, wywołując wstrząsające dreszcze. W całym zgromadzeniu panowało milczenie. Przerywał je tylko ciężki oddech jakiegoś astmatycznego grubasa. Deszcz nieprzerwanymi strugami z chlupaniem ściekał z daszka i zasłaniał otwarte drzwi jakby ciemną kotarą. W pewnej chwili panna Natalia usiłowała poruszyć się, ale tylko lewym ramieniem oparła się na barku Judyma. Wówczas jeszcze wyraźniej zarysował się przed jego rozmarzonymi oczyma profil jej twarzy. Chciała o czymś mówić, ale tylko uśmiechnęła się prędko. W pewnej chwili umiosła wiecznie spuszczonych powiek i przez moment czasu śmiało, badawczo, upajająco patrzyła mu w oczy. Tuż obok drzwi stała pani Niewacka. Miała najwięcej ze wszystkich powietrza, a mimo to oddech jej był ciężki, a twarz mocno czerwona. Wiecie wy, moje panie, rzekła swym szeptem donośnym, że wolałabym moknąć na deszczu, niż łykać oddechy tych marszant de venów. Skądże babcia wie, że to są marchant de ven? Bagatela, rzekła staruszka, błyskając wypukłymi oczyma. Dmą mi wprost na twarz dwie skwaśniałe piwnice i jeszcze się będzie pytała, skąd wiem. Mówiła to do panny Wandy, ale... Judym słyszał ich rozmowę. Co do niego, to nie miał wcale zamiaru przekładać deszczu nad ścisk w lokalu tramwajowym. Rzekł jednak do pani Niewackiej po polsku: Moglibyśmy rzeczywiście prędko przebyć plac, to blisko, ale panie zmokną, nie mamy nawet parasola. Mówiąc te słowa, podał się nieco naprzód, jak gdyby miał zamiar wyprowadzić starszą panią z tłumu. Wtedy całe jego ciało zetknęło się z ciałem panny Natali, odzianym w delikatne, wiotkie suknie. Rozpłomienionymi oczyma wpatrywał się w blade, zimne kamienne rysy twarzy o spuszczonych powiekach. Deszcz zwolna ustawał i tylko z rynny sąsiedniego domu zlewała się z nieustannym, głośnym szelestem struga wody. Kilku mężczyzn uzbrojonych w parasole wysunęło się z domku, wolnego miejsca przybyło, a mimo to panna Natalia przez zachwycającą chwilę nie zmieniała swej pozycji. Wreszcie i ona posunęła się ku drzwiom w ślad za młodszą siostrą, która już przez wyciągnięcie rąk na zewnątrz drzwi badała, czy deszcz jeszcze pada. Nim ustał zupełnie, zaświecił na chwilę wesoły blask słońca. Kamienie pochyłego placu migotały, jakby obsypane szkłem tłuczonym, a widok ten wywabił wszystkich z ciasnej nory. Judym podał ramię babci i całe towarzystwo szybko podążyło ku pałacowi. W długich i wielkich salach, wobec ścian zawieszonych historycznymi malowidłami, jednolita gromadka jak gdyby się rozdzieliła. Każda z osób przypatrywała się na swoją modłę lichym płótnom niższego piętra. Wkrótce te malunki poczęły nużyć. Judym szedł jak gdyby przez długie, długie strzyżone aleje i martwił się bezwiednie, że końca ich ani śladu. Był już zresztą w Wersalu, więc ani komnaty królewskie, ani sala lustrzana nie zaciekawiały go bardzo. Stąpał wolno po prawicy starej damy, która stawała co kilka kroków i przykładając do oczu lornetkę na długiej rączce szyld kretowej niby to obserwowała malowidła. Szereg bitw napoleońskich, tłumy wojska, teatralne twarze i gesty wodzów, dzikie spienione rumaki przesuwały się w oczach doktora jakby szeregi odległych, młodzieńczych rojeń. Gdzieś daleko zatrzymano się przed białym marmurowym posągiem umierającego Korsykanina. Kiedy całe towarzystwo wracało z tamtej okolicy pałacu i kiedy znowu mijano sale pełne batalii, stara pani ujęła w pół pannę Joannę i rzekła Jesteśmy daleko stąd w świecie bohaterów, marzymy, marzymy. Panna Joanna Zarumieniła się, a raczej zczerwieniła się i zmieszana bąkała. Nie, ależ gdzież tam, co znowu, I, I ja tylko tak sobie. Od tej chwili, pomimo że Judym bardzo niewidocznie ją śledził, trzymała się na wodzy i usiłowała spędzić z twarzy historię do znanych wrażeń. Szczegółowo zwiedzono apartamenty królewskie. Gdy już pani Niewacka z miną bardzo uroczystą wysłuchała wszystkiego, co jej rozpowiadał z nadzwyczaj plastycznymi ruchami wprowadzający Szwajcar i gdy oprzedłszy małe saloniki skierowała swe towarzystwo ku wejściu, panna Wanda obejrzała się poza siebie i syknęła. — Pan Nonetko, idziemy! Judym poszedł za wzrokiem najmłodszej z dziewic i przypatrzył się pannie Joannie. Stała oparta o jedno z niewielkich krzeseł, kryte nikłym błękitnawym adamaszkiem i patrzyła w okno. Wyraz twarzy jej był tak dziwny, że Judym wstrzymał się mimowoli. Później zbliżył się do niej i rzekł, nawiązując myśl do tego, co portier mówił przed chwilą. Myśli pani o Marii Antoninie? Spojrzała na niego z zakłopotaniem, jak osoba ujęta na gorącym uczynku i wahającym się głosem mówiła: Widać stąd, przez to okno, wielki dziedziniec i bramę. Tamtędy, tamtędy wdarł się motło, pijane kobiety, mężczyźni uzbrojeni w noże. Maria Antonina widziała z tego okna: Doznałam tak dziwnego wrażenia, cały ten Straszny tłum krzyczał, śmierć Austriaczce, i tędy tymi drzwiami uciekła, tędy uciekła. Panno Joasiu, nawoływano, ale wspomniała pani o wrażeniu. Wspomniałam o wrażeniu, mówiła, spuszczając oczy i blędnąc jeszcze bardziej. My. Proszę pana, jesteśmy bardzo tchórzliwe, boimy się nie tylko na jawie, ale i w tak zwanych marzeniach. Ja zlękłam się bardzo tego motłochu, o którym właśnie myślałam. Motłochu? mówił Judym tak, to jest krzyk ich. Zlękłam się sama, nie wiem, czegoś takiego. Podniosła oczy niewinnie o przedziwnym jakimś wyrazie strachu czy boleści. Jeszcze raz rzuciła na małe izdebki wejrzenie pełne serdecznego żalu i poszła prędko za towarzyszkami. W powrocie z Wersalu do Paryża koleją zatrzymano się w Saint-Cloud. Stanąwszy na wzgórzu tuż za dworcem kolejowym, panny wydały okrzyk. U nóg ich leżała, ciągnąc się w głąb kraju i gubiąc w rudych mgłach, pustynia kamienna. Paryż. Barwa jej była czerwonawa, ryża, tu i ówdzie rozdarta przez dziwaczny znak ciemny, przez łuk triumfalny, wieżę kościoła Notre Dame albo wieżę Eiffla. Z krańców niedościgłych dla oka mgły zabarwiały się błękitnawymi smugami. Stamtąd płynęły dymy fabryczne, snując się z kominów podobnych w dali do grubych biczysk. Te baty pędzą rozrost pustyni. Odgłos jej życia tam nie dochodził. Wydawało się, że skonała i zastygła w swej kamiennej, chropawej formie. Jakieś dziwne wzruszenie ogarnęło przybyłych, wzruszenie takie, jakiego doświadcza się tylko na widok wielkich zjawisk przyrody w górach, pośród lodowców albo nad morzem. Judym siedział obok panny Tali, ale nawet o tym sąsiedztwie zapomniał, tonął oczyma w Paryżu. W głowie jego przegryzały się myśli bez związku własne, niepodzielne, niżej świadomości stojące postrzeżenia, z których się zwierzyć człowiek nie jest w możności. Wtem zadał sobie wyraźne pytanie. Dlaczegoż tamta powiedziała, że się zlękła, wyjrzawszy oknem z sypialni Marii Antoniny? Oderwał oczy od widoku miasta i chciał znowu przypatrzeć się pannie Joasi, Teraz dopiero lepiej zauważył, jaki jest jej profil. Broda miała kształt czysto sarmacki, czyli kaukaski. Wysuwała się nieco, a w taki sposób, że między nią i dolną linią nosa tworzyła się jakby prześliczna parabola, w głębi której kwitły różowe usta. Gdy tylko rysy twarzy rozwidniał blask wrażenia, w mgnieniu oka wargi stawały się żywym ogniskiem. Wyraz ich zmieniał się, potężniał albo przygasł, ale zawsze miał w sobie jakąś szczególną siłę prawdziwej ekspresji. Patrzącemu przychodziła do głowy myśl uparta, że nawet impuls zbrodniczy odzwierciedliłby się w tej twarzy z taką samą szczerością, jak radość na widok rozkwitłych irysów, wesołych barw krajobrazu, dziwnych fantazji malarskich, a również na widok pospolitych przedmiotów. Widać było, że każda rzecz staje wobec tych oczu jako zjawisko naturalne i dobre. Czasami jednak przebijała się w nich zmęczona niechęć i uśmiech zabity. Ale i w tym było coś dziecięcego szczerość, szybkość i potęga. Jak wyraz twarzy, tak samo ruchy panny Joanny miały w sobie coś niepodobnego. Jeżeli chciała oddać słowami to, co czuła, bardzo żywo, prędko na mgnienie oka wznosiła ręce, a przynajmniej brwi, jakby uciszała wszystko zdolne zagłuszyć ową melodię jej myśli, wyrazów, uśmiechów i poruszeń ciała. Kogo ona przypomina, myślał doktor od niechcenia patrząc na jej czoło i oczy, czym jej nie widział gdzie w Warszawie? I oto przyszło mu do głowy miłe, a nielogiczne notabene, że ją przecie widział wczorajszego dnia przed tym białym, uśmiechniętym posągiem. Na dworcu saint Lazar rozstał się z turystkami. Stara pani zawiadomiła go, że na nazajutrz wyjeżdża ze swą bandą do Trouville, a stamtąd do Anglii. Judym pożegnał je ostentacyjnie i wrócił trochę znużony. Do swojej klety.